Witajcie, kochani. Dziś będzie konkretnie. Szarpana wieprzowina idealna na kanapki. Jest to mięso długo pieczone w niskiej temperaturze lub wolno gotowane w wolnowarze. Ja mój dzisiejszy obiad przygotowałam w wolnowarze. Nie jest to obiad, który przygotujesz 30 minut, ale czas oczekiwania wynagrodzi Ci przepyszne mięso rozpływające się w ustach. U mnie łopatka wieprzowa przygotowana w ten sposób idealnie sprawdza się na kanapki. Potrzebne składniki: 1,5 kg łopatki wieprzowej, 2 cebule, 5 ząbków czosnku, 100 ml octu jabłkowego, 2 łyżki oleju. Przyprawy: 3 łyżeczki soli, 4 łyżeczki brązowego cukru, 2 łyżeczki mielonej słodkiej papryki, 1 łyżeczka mielonej ostrej papryki, 1,5 łyżeczki curry, 1/4 łyżeczki cynamonu. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to koniecznie zacznij. Już niebawem na kanale pojawi się więcej takich łatwych, lekkich i przyjemnych przepisów. Cebulę obierz i pokrój w grubsze plastry. Czosnek obierz i roznieć nożem. Cebulę i czosnek ułóż na dnie wolnowaru lub naczynia do zapiekania. Całość zalej octem jabłkowym. Mięso opłucz i osusz ręcznikiem papierowym. Możesz odciąć większe kawałki tłuszczu. Moja łopatka akurat była dość chuda. Mięso posmaruj olejem i natrzyj mieszanką przypraw. Tak przygotowane mięso ułóż na cebuli i czosnku, przykryj deklem i ustaw wolnowar na funkcji low 9 godzin lub high 7 godzin. Jeśli nie masz wolnowaru, możesz mięsko upiec w piekarniku w temperaturze 90 stopni, piecz przez około 9 godzin. Po tym czasie wystarczy mięso rozdzielić dwoma widelcami na cienkie włókna, dodać kilka łyżek sosu z pieczeni, cebulkę, ja również dodaję sos barbecue. Mięso układam na bułce, u mnie akurat dziś w towarzystwie prostych bułek pszennych, możesz podać z ulubioną surówką lub ogórkiem. Takie mięsko również sprawdzi się idealnie jako danie obiadowe. Szarpaną wieprzowinę podałam w towarzystwie prostych bułek pszennych. Link do przepisu na bułeczki podam w opisie. Łopatkę często robię w wolnowarze, nastawiam wolnowar na noc i obiad robi się sam. Moja rodzinka bardzo lubi dania z wolnowaru, nie ukrywam, że w okresie jesienno-zimowym często robię w wolnowarze grochówkę, fasolkę po brytońsku czy idealny bigos.